Dąbrowa Summer Festival to cykl trzech letnich koncertów, który dzisiaj właśnie jest trzecim finałowym, w którym połączyliśmy siły, zorganizowaliśmy Moto Serce i do tego świętujemy 107. urodziny miasta Dąbrowa Górnicza. Od godziny 10 do 16, tak jak widać, mamy zbiórkę krwi, dwa krwiobusy. O godzinie 16 zaczynamy część koncertową, zaczyna zespół Solum, który właśnie robi próbę na scenie. A o godzinie 19.30 Kamil Bednarek i 21. Trips, jeden z lepszych polskich obecnie producentów muzyki klubowej. Cel nam przyświeca, pomoc osobom potrzebującym tej krwi, a w szczególności dzieciom, które tutaj jakby są na firmamencie na pierwszym miejscu, ale również dla motocyklistów poszkodowanych w wypadkach. I także jest to takie przesłanie, niemniej jednak korzysta z niej pewno każdy, kto potrzebuje, bo nie ma na to napisane, że jest od motocyklistów z Dąbrowy, z innego miasta, gdzie jest to organizowane. Nie każdy, kto się zgłosi do nas, może tą krew oddać. Krew jest lekiem, więc musi być bezpieczna dla tego, kto ją później otrzyma. Również sam zabieg pobrania krwi musi być bezpieczny dla osoby oddającej. W związku z tym przeciwwskazań jest dosyć sporo i w związku z tym nie każdy, kto się do nas zgłasza, może tą krew oddać. Dawca musi być osobą pełnoletnią między 18 a 65 rokiem życia i bezwzględnie zdrową. Także wszystkie osoby, które leczą się w poradniach specjalistycznych, to niestety przynajmniej czasowo nie mogą tej krwi oddawać, a bywa także, że nie mogą w ogóle być dawcami. Wprowadziłem na oddawanie syna pierwszy raz. I jak wrażenia? No na razie czeka na swoją kolej. Ja już oddaję od 23 lat, więc mam prawie 30 litrów na swoim koncie i teraz przyszła pora na syna, żeby się dołączył do tej jakże ważnej akcji. Średnio co dwa miesiące, około 14 litrów. Jestem za. Na takiej imprezie drugi raz jestem. I sprzyja to akcji? Oczywiście tak. Oby jak najwięcej takich akcji.